Witam Was na kanale Technostrefa, a dzisiaj garść informacji i przecieków o najnowszym flagowcu firmy Xiaomi, mianowicie Mi 7. Zapraszam Was do oglądania. Najnowsze doniesienia z Chin o flagowcu firmy znanej z produkowania smartfonów o dobrym stosunku jakości do ceny zaskakują. Tym razem oprócz podstawowej wersji Mi 7 ma pojawić się także większy brat, czyli Mi 7 Plus. W przypadku mniejszej wersji ekran ma mieć przekątną 5,65 cala, a matryca wersji z plusem ma szczycić się już 6,01 cala. Zgodnie z nowymi trendami nie powinno tutaj zabraknąć też wąskoramkowego wyświetlacza o proporcjach 18:9. Co ciekawe, plotki mówią o wykorzystaniu technologii OLED. Potwierdzoną już informacją przez Qualcomma jest zastosowanie nowego procesora Snapdragon 845, a według doniesień wspierać ma go aż 6 GB pamięci RAM. Kolejną nowością ma być wprowadzenie długo wyczekiwanej technologii w smartfonach chińskiego producenta, mianowicie bezprzewodowego ładowania. Ma być to możliwe dzięki wykonaniu obudowy ze szkła oraz metalu. Podwójny aparat ma występować w konfiguracji 12 plus 20 megapikseli oraz opierać się na sensorach Sony IMX380 oraz 350. Wraz z wprowadzeniem wersji z większym wyświetlaczem pojemność baterii też będzie się różniła. W przypadku podstawowego wariantu ma być to 3200 mAh, a u większego brata, czyli Mi 7 Plus, możemy liczyć na baterię 3500 mAh. Naszym zdaniem telefon zapowiada się bardzo ciekawie, ale oczywiście ostatecznym kryterium będzie cena, która według przecieków ma wynieść 2699 juanów, czyli ponad 1400 zł za podstawową wersję. Z kolei droższy wariant Mi 7 Plus ma zostać wyceniony na 2999 juanów, czyli już prawie 1600 zł. Pamiętajmy, że są to jedynie przewidywane ceny na rynek chiński, w Polsce telefon może być dużo droższy. Premiera tego smartfona odbędzie się już niedługo, bo w pierwszym kwartale 2018 roku i to właśnie wtedy dowiemy się, czy wszystkie spekulacje odnośnie tych modeli potwierdziły się. To tyle informacji, jakie udało nam się zdobyć o najnowszym flagowcu ze stajni Xiaomi. Tymczasem zostawcie komentarz na dole pod tym filmem, co Wy sądzicie o tym telefonie. Łapkujcie ten film oraz subskrybujcie kanał, ponieważ gdy tylko nastąpi oficjalna premiera tego telefonu, my zdobędziemy go i przetestujemy. Tymczasem trzymajcie się, pa pa! Go ya ila yuren hai, oh, bye bye.